chrześcijańskie, mnich i wieczność, legenda sycylijska. Pewien człowiek, porzuciwszy marności świata, schronił się do klasztoru. Starał się osiągnąć doskonałość i podawano go za przykład wszystkim mnichom. Ale kiedy był pochłonięty kontemplowaniem boskiej prawdy, dręczyły go w głębi serca zwątpienia i tęsknota za życiem doczesnym. Pewnego kwietniowego wieczoru usiadł pod drzewem. Piękne barwy zmierzchu i słodki śpiew słowika przykuły jego uwagę i wypełniły duszę szczęściem. Lecz nagle ogarnęło go zwątpienie właśnie co do wiecznej szczęśliwości w raju. Czy nie będziemy się nudzić? Zastanawiał się. Kontemplowanie Boga jest rzeczą piękną. Zgoda. Ale czy nie znużymy się kontemplowaniem Go przez całą wieczność? Nękany tą myślą i przestraszony jej zuchwałością, zwrócił się do Boga, błagając, by zechciał uwolnić Go od tego strapienia. A kiedy modlił się, słuchał jednocześnie kojącego śpiewu słowika. Ile czasu pozostawał tak pogrążony w modlitwie? Godzinę? Dwie? Nie potrafiłby tego powiedzieć. Nagle zdał sobie sprawę, że słońce zaszło i zapanowały ciemności. Wstał i ruszył szybkim krokiem ku klasztorowi, lękając się, że się spóźni. Lecz kiedy wszedł do refektarza, gdzie bracia zgromadzili się już na wieczerze, stanął jak wryty, gdyż nie poznał ani jednego z nich. Suknie były takie same, ale zmieniły się twarze. Także i bracia go nie poznali. Wyszli mu naprzeciw, by zbić się z tropu. Kim jesteś? Skąd przybywasz? Pytali. Jestem ojcem Bogdanem i należę do tego konwentu, odparł. Oddaliłem się ledwie na kilka godzin. Lecz powiedzcie raczej, kim wy jesteście? Nie poznaję nikogo. Można by pomyśleć, że wszyscy mnisi zmienili się w ciągu tak krótkiego czasu. Ale to staje mi się niemożliwe. Gdzież jest ojciec przełożony? Braciszkowie nie wiedzieli, co rzec. Patrzyli po sobie i milczeli. Aż nagle jednemu z nich przyszło do głowy odległe wspomnienie. Ależ tak, powiedział. Niejaki ojciec Bogdan żył w tym klasztorze 300 lat temu i zniknął w tajemniczy sposób, a nikt nie wiedział, dokąd poszedł dokonać żywota. Ojciec Bogdan bojał w ten czas, co się stało. Padł na kolana i płakał Boga o wybaczenie swojego zwątpienia, jakże głupiego i zuchwałego, skoro piękne barwy zmierzchu i słodki śpiew ptaka do tego stopnia pochłonęły jego uwagę, że minęło 300 lat, a on nawet tego nie spostrzegł. Jakże mogłoby znużyć go kątem.